Problem pojawia się w naszym korytarzu. Mi się udało, że jest niebezpiecznie, w ogóle tam wejść. Ogromny pająk jest. To co się tam dzieje? To jest szok. To jest idiotyczne, nie? To właśnie minus tego domu. Właśnie wchodzimy na dach. Widoczek elegancki. Jest! Mam gołębia. Nasza pierwsza oliwka. Więc samy luksus. No więc tyle, moi drodzy. Pa. Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj się wydarzy bardzo ciekawa sprawa, mianowicie dzisiaj odwiedzi nas Karol. Karol, który jest inżynierem budowlanym i pracuje tutaj niedaleko. Karol już tutaj kiedyś u nas był. Sprawdzaliśmy wtedy działkę, a dzisiaj będziemy sprawdzać dom. Karol mi kazał przygotować narzędzia, którymi będziemy skuwać tynki, bo chcielibyśmy zobaczyć, jak bardzo zgnity, jak bardzo zmoczony jest ten dom. Miernik, który mierzy poziom wilgoci w murach, przecinaki do skuwania tynków, młotek do tego i taki młotek murarski, którym będzie można łatwo skuć tynk. Możliwe, że wejdziemy też na dach, wypatruję go, za chwileczkę ma przyjechać i pójdziemy na górę. Zanim przyjedzie Karol, chciałem wam kilku słowach powiedzieć o historii tego budynku. Więc moi drodzy, dom, który kupiliśmy, ma 100 lat, może nawet więcej. Jeden z naszych sąsiadów ma 83 lata i on się tam urodził. Więc ten dom musiał już istnieć przynajmniej 83 lata temu. Z tego, co się dowiadujemy i widzimy, to takie te domy tego typu w tym kształcie mają po 100 lat. Jest on zbudowany z pustaków ceramicznych, takich jak cegła. Nie ma ocieplenia, nie ma żadnej izolacji. Zarówno ściany, jak i fundamenty to jest po prostu niezaizolowany mur. Kilka lat temu zapadł się dach. Na zdjęciach archiwalnych, do których dotarliśmy sprzed 10 i 14 lat, ten dach jeszcze istniał. Natomiast nie wiemy, w którym momencie on się zawalił. Patrząc po tym, jak on wyglądał 10 lat temu, ja zakładam, że może 5 lat temu on się zawalił. I od 5 lat cała woda, która spływa z nieba, wpływała do tego budynku. Gdy my tutaj przyjechaliśmy w styczniu tego roku pierwszy raz, nie weszliśmy nawet do środka, ponieważ zobaczyliśmy, że z sufitu się leje woda, ściany są wszystkie zarośnięte zielonym mchem. Mi się wydawało, że jest niebezpiecznie w ogóle tam wejść. Poza tym bałem się, że jakiś grzyb po prostu nas zaatakuje. No i nie wchodziliśmy. Uznaliśmy, że to jest tak opłakane w stanie ruina, że trzeba to po prostu zburzyć i wybudować od nowa. Budynek jest raczej na 100% do zburzenia. I tak myśleliśmy do niedawna, aż zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, którzy tutaj mieszkają, z sąsiadami, którzy kupili domy w podobnym albo i gorszym stanie i wyremontowali je do stanu użyteczności. Podpowiedział nam jeden z sąsiadów, żeby zrobić najprostszą robotę, czyli zamówić ekipę, która przyjedzie, postawi, zrobi dach. Wtedy będzie się osuszać ten dom, a jak już wyschną ściany, to wtedy zrobić samodzielnie remont, bez konieczności zatrudniania ekipy remontowej. W Portugalii prawo budowlane mówi, że dom nie może wybudować człowiek nieposiadający licencji budowlanej, więc żeby postawić cokolwiek, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje i odpowiedni certyfikat, budowlany certyfikat. Więc ja sam nie mógłbym budować tego domu, nie mógłbym też kupić gotowego domu w Polsce, żeby sobie go tutaj skręcić. Nie mogłaby przyjechać ekipa, żeby skręcić ten dom. Musiałaby to być ekipa z Portugalii, która ten dom skręci. Więc to wszystko jest bardzo skomplikowane, nie takie proste jak w Polsce. Niestety nie jest takie to proste, bo jakby to było takie proste jak w Polsce, to już by tam były wycinane w Polsce belki, krokwie i to wszystko byłoby pakowane na tirę i by tutaj przyjechało i to przyjechałaby ekipa i by to skręciła. Natomiast no, nie jest to taki hop-siup. Koszty licencji, uzyskania licencji na taki zagraniczny dom, dostosowania go do warunków portugalskich, z tego co się dowiedzieliśmy, jest tak wysoki, że taniej byłoby zlecić budowę domu w Portugalii przez ekipę portugalską. Dlatego też chodzi nam po głowie remont tego domu. I zaprosiliśmy Karola dzisiaj po to, żeby sprawdził, w jakim stanie są mury, w jakim stanie są fundamenty i co się dzieje na dachu. Więc Karol ma odpowiednie doświadczenie, wiedzę na ten temat i jest specjalistą, wykształconym budowlańcem, więc ufamy, że on nam dzisiaj rozjaśni trochę nasz umysł i będziemy mogli już podjąć jakąś decyzję, w którym kierunku pójdziemy. No bo jeżeli Karol powie, że ten dom jest w opłakanym stanie, zgnity i zburzyć, to wtedy będziemy szukać rozwiązań, co postawić w miejscu zburzonego domu. Ale do tego wrócimy może po jego wizycie.
otworzyłem już wszystkie trzy okna domu. Jeszcze mam do otwarcia drzwi, których nie mam klucza niestety. Bo w jednym pomieszczeniu, bo są trzy pomieszczenia, w jednym pomieszczeniu nie ma okna, tylko są drzwi. Więc będę musiał to chyba... Oj, ale ogromny pająk. Ogromny pająk to jest. Muszę to chyba rozwiercić. Ale to później. Teraz do Karola. Właśnie wchodzimy na dach. Pożyczyłem się drabinę od sąsiadki i idziemy. Nie musisz trzymać, bo to... Widoczek elegancki. Zapadło, no totalnie się zapadł nam dach. To dużo nie ma, wiesz? Lepiej było jakoś powoli, tę dachówkę ściągnął, ten ciężar. Wtedy można potem tak, wiesz, bezpiecznie łazić. Jakbyś to powoli brał, tak wyrzucał na to miejsce na zewnątrz, to wtedy odciążysz ten dach, ten strop. No to mamy zadanie. Tu jest jakiś kapelusz. To był taki na samym centrum, na samej górze. Na samym centrum, no. I na tym był, może tu gdzieś jest gołąbek. Gdzieś tam jest gołąbek. Jest! Mam gołębia! Super! Tylko bez głowy. Chyba gołębie. Ceramika. Idę odnieść sąsiadce drabinę. No więc tak, po naszej wczorajszej wizycie i przebadaniu murów wyszło, że ten dom jest w całkiem dobrym stanie. Jest w zaskakująco dobrym stanie, jak to powiedział Karol wczoraj. Myślisz, że dobrze to wygląda? Nieźle. Ja miałem w głowie to, jak tu byliśmy w zimie, nie? No. I szok, jak to wyszło. Karol skutył w wielu miejscach i powiedział, że te pustaki ceramiczne, one są w bardzo dobrym stanie jak na swój wiek, nie nasiąknęły wodą i jedyne co to tynk jest, że tak powiem, w niektórych miejscach do skucia. To tylko na tynku pękło. Ja się obawiałem, że tu będzie ściana pęknięta, nie? Cała zewnętrzna ściana zachodnia jest do skucia tynk, ponieważ tam zacinało wodą, tam też najmniej słońca, z uwagi na to, że jest na zachodzie, najmniej słońca chodziło i po prostu tam w niektórych miejscach widać wypłukane przez wodę, która ściekała z dachu, widać wypłukany po prostu tynk, więc cała ta ściana zachodnia byłaby do zrobienia. Od frontu w niektórych miejscach tylko tynk byłby do skucia, bo ogólnie on powiedział, że tutaj jest bardzo dużo wapna. Chociaż ja tu słyszę, że tam jest jakby przestrzeń, ale no nic. Można by to było skuć, ale nic by się nie stało, jakbyśmy to wyczyścili, założyli na to styropian i położyli jakąś gładź. Chyba to się gładź nazywa, nie wiem teraz. Też dużo było terminów takich, których jeszcze nie do końca znam. No niektóre miejsca takie jak na przykład tutaj spróchniałe, no to wiadomo, że trzeba by było, że tak powiem, wszystko wyczyścić do pustaka. Z tej strony mamy w ogóle zburzoną część, więc ta część byłaby do odbudowy i możliwe, że tutaj byśmy zrobili salon z wielkimi oknami na nasz ogród, ale to jest w planie budynku, więc tutaj nie potrzebowalibyśmy pozwolenia. Wszystko było piękne, natomiast jest jeden minus. Problem pojawia się w naszym korytarzu, bo jak wchodzimy do mieszkania, to po mojej prawej stronie jest pokój, po mojej lewej stronie jest pokój. Idąc dalej mamy taki korytarz 1,20 m może i po prawej i po lewej są identyczne dwa pokoje. Ten korytarz mi się w ogóle nie podoba, ten układ czterech pokoi. Nie wiem, to w ogóle dlaczego to nawet, no jakiś hotel może, jakby to był hotel, to może taki korytarz i pokoje. No nic, może tak kiedyś budowano. Jeszcze jak wcześniej wam się nagrywałem, że zanim się przed przyjazdem Karola, to myśleliśmy, że może wyremontujemy ten dom, w sensie wywalimy tą ścianę całą, wywalimy tamtą ścianę i tutaj będzie taki wielki salon połączony z aneksem kuchennym. Tu będzie jeden pokój, tam będzie drugi pokój, a łazienkę dobudujemy w tamtym miejscu, w którym kiedyś była łazienka, ale się zawaliła. Ale dowiedzieliśmy się, że te ściany niestety, tak samo tamte, bo tutaj to są ściany nośne,
i nad nami jest strop, czyli sufit. No i ten strop jest zrobiony z takich pustaków, jak tu mamy w ścianie. Karol mi powiedział, że zrobili tak. Najpierw zrobili takie, kurczę, to się nazywa, szalunek, taki po prostu pale i tam deski. Na to poustawiali te pustaki, po środku puścili drut i na to wylali beton, wylewkę. Więc tam na suficie, w niektórych miejscach, prześwitują w ogóle te pustaki, które są poustawiane tak należąco. I ja nie mogłem się nadziwić, jak to jest możliwe, że one nie spadają na głowę i kto ustawia pustaki należąco, żeby wisiały na nas. Ale już się dowiedziałem, że tutaj była taka technika. I to jest też taka technika, która dodatkowo, bo to jest idiotyczne, nie? Tam na strychu nie ma wejścia na strych, tam nie ma po prostu po co wyrobić tego betonu i wylewki, ale kiedyś nie było cieple, nie było pianek i tak dalej i styropianów, więc oni zrobili to po prostu z betonu, żeby izolowało ich od ciepła. I to jest jedyna izolacja, jaka jest, w sensie od sufitu, bo tam są dachówki były, no i później pusta przestrzeń, beton, pustaki, no i tutaj już jest tynk z tej strony. I niestety, z uwagi na to, że to jest wszystko w tym stropie z tych pustaków, gdybyśmy usunęli którąś z tych ścian, mogłoby dojść do zapadnięcia się stropu, a przez to, że on jest związany drutem i betonem z ścianami dookoła budynku, to po prostu mogłoby się to wszystko zawalić albo uszkodzić, naruszyć konstrukcję. To właśnie jeden minus tego domu, że nie jest w stanie przerobić tych ścian. Żadnych? Nic? Zawalić się ten strop. Nawet poszerzanie drzwi, na przykład tych, jest ryzykowne, bo może naruszyć konstrukcję i później mogą pękać nam tutaj, gdybyśmy na przykład wycięli parę centymetrów w tą, parę centymetrów w tą, to mogłoby nam po prostu pękać do góry te ściany. No dom się raczej nie zawali, jeżeli podszerzymy tam o parę centymetrów, ale no nie możemy się pozbyć całej tej ściany, więc moglibyśmy remontować ten dom, zachowując układ taki, jaki jest teraz, czyli te cztery dziwne pokoje. Oczywiście możemy przerobić te pokoje na łazienkę, na kuchnię, ale po prostu one są takie małe, 9-10 metrów małego pokoju, metrów kwadratowych. Więc to są takie małe sypialnie, no. Okej, mi to odpowiada, na sypialnię, na biuro, na łazienkę, natomiast kuchnia. Kuchnia już jest mała, bo na tej ścianie są drzwi, na tej stronie są drzwi. Te drzwi są tutaj zaraz przy ścianie, więc tutaj nie można byłoby postawić nic. Więc jedynie co, to tutaj można byłoby zrobić szafkę. Gdzieś dotąd. No i całą tą stronę. Byłoby. Myślę, że to będzie mniejsze. Więc całą tą stronę zabudować, tutaj jest lewozmywak. No i tu trzeba byłoby wyciąć okno. Karol mówi, że z tym wycinaniem okien to jest do zrobienia i są firmy, które to robią i my byśmy to ogarnęli. Tylko po prostu trzeba to delikatnie wycinać, wcześniej zrobić jakieś podpory, żeby to się nie zawaliło też. To jest taki temat do przemyślenia, ale co mnie jeszcze martwi, to brak możliwości wyjścia na dach. Z tej strony od domu nie ma po prostu wejścia. Od góry, no nie ma, już jest zapadnięty dach, ale nie da się tam zrobić wejścia, więc dodatkową dziurą, dodatkowym oknem, które musielibyśmy wyciąć, musielibyśmy no, jedno okno w kuchni, żeby mieć światło, a drugą dziurą musielibyśmy gdzieś tutaj, przy którejś z tych ścian, wyciąć wyjście na dach. I Karol mówi, że to dobrze byłoby zrobić, zanim przyjdzie ekipa, która będzie robić ten dach. Żeby mieć po prostu możliwość, zwłaszcza, że on jest betonowy, nie? Po prostu tam na górze jest beton. Więc można byłoby może nie tyle, że mieszkać, ale przechowywać jakieś, nie wiem, zimowe rzeczy, czy jakieś, nie wiem, narty, albo rzeczy, które nigdy nie używamy, jak deska surfingowa moja, jak moja pianka i trochę rzeczy, które kupiłem w przeszłości i żal mi się z nimi rozstać. One mogłyby już jakąś zalegać tam na górze, bo jak widzicie, ten domek jest bardzo malutki. Teraz mamy w głowie, że tak powiem, z Kasią bardzo duży mętlik, sami nie wiemy co zrobić. Na pewno to co muszę zrobić, jeżeli się zdecydujemy na to, że będziemy to remontować, to usunąć całą podłogę, wszystko drewno, które cały ten parkiet, który tu jest, te ramy okienne, te zasłony, bo tu jest wilgoć. Wilgoć jest w tym drewnie, bo tutaj kapało z sufitu i po prostu jest mnóstwo wody. I jak się wchodzi, to czuć taką wilgoć, ale ona nie jest ze ścian. To jest wilgoć, która jest z parkietu.
A, jeszcze jedno, zapomniałem, bo zacząłem po czymś gadać i odleciałem. A propos tych tynków, to Karol powiedział, że te tynki wewnętrzne ściany są ok, zewnętrzne są ok. Najgorsza jest tam ta ściana zachodnia, ale ona jest do obkucia tylko tynk i będzie ok. Trzeba będzie nowy tynk postawić, bo tutaj jest bardzo dużo wapna. W tych ścianach, w tym tynku było użyte bardzo dużo wapna, a wapno jest antygrzybiczne i ten grzyb, że tak powiem, nie wszedł do środka, on jest powierzchowny. To wszystko, chyba nie chcę tego otrzeć, ale tutaj już pokazać, że tutaj jest starte i to wszystko jest na powierzchni, to nie jest w środku, nie weszło to do tynku, więc Karol mówi, że nawet nie trzeba było kuć w środku całego tynku, tylko w miejscach, które jest spróchniałe i w miejscach, które miały styczność z wodą, większą styczność niż na przykład ta ściana. Chociaż chyba ta ściana też była wymieniona z tych, ale założycie. No tutaj jest po prostu ściana czysta, biała. Tu jest troszeczkę zielonego, ale ten nalot jest na tym. Natomiast są takie miejsca tutaj na przykład i ona jest spróchniała i to ma taki brązowy kolor. I ten brązowy kolor to jest zła rzecz. Ciemna to znaczy, że jest wilgotna. Jak jest jaśniejsza, masz jasny, czerwony kolor, to sucha, nie? Więc to trzeba byłoby tą ścianę tutaj skuć, no ale to też dlatego, że to ściana zewnętrzna, tam ta woda się dostawała do środka i tu jest mokro, no tu w tym pokoju jest mokro, ale no to jest wszystko wiadomo do zrobienia, przecież to jest stuletni dom, to nie jest aż tak. Natomiast te ściany, które są takie naprawdę brzydkie, strasznie brzydkie, zielone, na których rosną, teraz są modne, w biurowcach robią takie mchy, sadzą, więc może byśmy to zostawili. Ta ściana, ona wcale nie jest taka zła, bo Karol tu gdzieś przetarł ręką, o tutaj, i to wszystko odpadło. To po prostu cały ten mech, czy tam glony, którymi mnie Kasia karmi, odpadł. Więc to nie jest wcale takie złe. No więc tyle chyba takich ciekawostek. Po wczorajszej wizycie mieliśmy burzę mózgów, w sensie ja miałem dużo, się zastanawiałem nad tym, co zrobić, nie mogłem spać do trzeciej w nocy, po tym, co zobaczyliśmy i co usłyszeliśmy. Ej, to trzeba podłożyć. Robię grilla. Grilla gazowego, który dostaliśmy od znajomych, którzy nas tu ostatnio odwiedzili i powiedzieli, żeby podłożyć serberko pod spód, żeby nie kapało. Specjalnie wam pokazuję tego grilla, bo pod wieloma filmami, w których akurat jem obiad, są komentarze, się pojawiają, że Kasia mnie tutaj źle odżywia, że Kasia karmi jej mi jakieś wodorostami i że mi, chłopowi na budowie, to potrzeba dać mięsa. Kasia mi robi mięsko i jemy mięsko, rzadko, ale jemy. Nie jest tak, że my w ogóle nie jemy mięsa, ale mamy taką tradycję, że na mięsa jeździmy do takich knajp, takich stołówek dla robotników i tam dostajemy taki plater wielgachny grillowanego mięska i no, więc i się po prostu najadamy dosyta, więc to nie jest też tak, że kompletnie nie jem tylko wodorosty i glony, więc tutaj specjalnie pokazuję ludziom, którzy się martwią o to, że ja jestem chodzę głodny tutaj, że nie, wcale tak nie jest, jestem pojedzony dosyta, Kasia pysznie gotuje, wspaniale, najlepiej na świecie, niczego mi nie brakuje w naszej diecie, mamy bardzo dobrą dietę i super. Ale dzisiaj jest niedziela, dzisiaj jest dzień bez pracy i zazwyczaj idziemy w niedzielę do knajpki, ale pomyślałem, że tą niedzielę zrobimy sobie micha mięsa sami, u siebie, na działce. Zastanawiam się, czy są tutaj zwolennicy grillów gazowych. Czy większość z was lubi grille gazowe, czy tradycyjne, opalane węglem drewnym? Mi to się marzy, taki duży grill gazowy. Nie na kartusze, to coś większego, ale ten malutki póki co daje radę. Spadła mi oliwka, nasza pierwsza oliwka. W ogóle wam pokażę, bo jakiś czas temu wam pokazywałem, że były kwiatki, a teraz mamy oliwki. Jeżeli szpaki nam nie zjedzą tego, albo jakieś wróbelki, to będziemy mieć całkiem sporo oliwek w przyszłości. Szybko to rośnie. Fajnie jest to obserwować w ogóle cały ten proces. Były pączki, potem były kwiatki, potem były znowu takie malutkie pączusie, a teraz są już oliwki.
chyba jest obiad, Kasia. W sensie już jest drugie. Mam nadzieję, że taka ilość mięsa zadowoli te osoby, które się martwią, że ja nie jem mięsa. Mamy marokańską zastawę. Wyciągnęliśmy z naszego magazynu ceramikę, którą kupiliśmy w Maroku i teraz jemy tak, jakbyśmy byli po prostu w marokańskiej restauracji. Ale wyjątkiem jest to, że tutaj mamy świnkę, czyli wieprzowinę, a w Maroku nie ma takich rezerwatów. Więc mamy luksus, luksusowo tutaj. Oj, uciekł mi ziemniak. No więc tyle, moi drodzy, tyle wam mogę powiedzieć, tyle wam mogę zdradzić na tą chwilę. Chciałbym powiedzieć wam więcej, natomiast nie wiem, co będzie teraz zrobimy. Tu jak zwykle poproszę was trochę o wsparcie i opinię, co wy byście zrobili. Czy remontować samodzielnie ten dom, czy go zburzyć i zamówić dom murowany, który będzie murowany przez... Jeszcze nie dzwoni. Kasia? Nagrywam na górze przy domu. Jest tak duża działka, że do siebie dzwonimy z Kasią, jak się szukamy. Kasia teraz mnie szukała na dole, a ja jestem tutaj, nagrywam i mówię do was. Więc tak, mamy do orzech do zgryzienia i musimy się po prostu zastanowić, co zrobić. Nie powiem wam teraz, czy będziemy remontować, czy nie będziemy. Jeden z naszych widzów się zgłosił na ochotnika, że nam zrobi projekt, jeżeli będziemy potrzebowali, to jest architekt. Poproszę go, żeby nam narysował mniej więcej, jakby to wyglądało. Jakbyśmy tutaj zrobili salon, tam łazienkę, tu może kuchnię, albo tutaj łazienkę. Poproszę go, żeby nam przyrobił jakąś wizualizację, żebyśmy mogli zobaczyć, czy w ogóle to jest realne, żeby mieć taki wąziutki salon, ale długi za to. Nie wiem, zobaczymy. Tyle, nie mogę wam nic więcej powiedzieć, choćbym bardzo chciał, bo po prostu nie wiem. W naszej głowie jest mętlik. Kasia teraz właśnie poszła na spacer, żeby odpocząć, żeby jej głowa odpoczywała. Ja za chwilę wrzucę śmieci, a potem pojadę na rower też, żeby się przewietrzyć i żeby zastanowić się, w którą stronę mamy iść, bo Karol powiedział, że jeżeli mamy zamiar tutaj inwestować, to dobrze byłoby zacząć to robić już, żeby zrobić ten dach przed jesienią, zanim zaczną się znowu deszcze, bo jeżeli znowu deszcze się pojawią, no to to będzie znowu mokre i to będzie trzeba, tak powiem, czekać do przyszłego roku. A tak to już by mogło to schnąć, więc kazał mi wywalić ten drewno, zdecydować się, wywalić drewno, otworzyć okna i zamówić dach. Teraz musimy się w najbliższych dniach zdecydować, czy wchodzimy w to. Dajcie nam znać, co wy o tym myślicie. No, tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i sorry, że taki jestem dzisiaj roztegowany, ale... dużo się tam dzieje. Dużo się dzieje w tej mojej głowie. Trochę za dużo. Pa.